Odszedł od nas człowiek niezwykły. Uroczystości pogrzebowe, wszelkie inne, wspomnieniowe, to jest tak jakby jedna strona medalu. Ale z drugiej strony powstaje pytanie, kto zastąpi Krzysztofa Karonia? Kto będzie kontynuował jego dzieło? Dzieło niezwykłe, dzieło olbrzymie. W związku z tym chciałbym tu przypomnieć nasze nagranie na jego temat z wcześniejszych lat. Kilkakrotnie z nim występowałem, zawsze byłem zafascynowany tym, jak mówi, jaką ma wiedzę, jak potrafi ją przedstawiać, prezentować i ubolewam nad tym, że on nie ma następców, nie wychował wtedy, kiedy żył. Prawdopodobnie dlatego, że już nie ma takiego elementu, nie ma takiego plastycznego elementu ludzkiego, że można kogoś czegoś nauczyć albo przyuczyć i ktoś to będzie kontynuował. Więc musimy korzystać z tego, co po sobie zostawił. Przede wszystkim dorobek piśmienniczy, ale także jego nagrania. Nagrania, które są olbrzymim ładunkiem treści ideowej. Treści ideowo-politycznej, treści cywilizacyjnej i coś, co powinno być w każdym polskim domu, który chce być polskim domem. Nagrania jego wystąpień. Przypominać sobie w przypadku jakichś zebrań rodzinnych, uroczystości, a nawet prywatnie, dla samego siebie. Co jakiś czas puścić, żeby odświeżyć umysł, żeby pomyśleć. Olbrzymie dzieło Krzysztofa Karonia nie może być zapomniane i nie może być przemilczane, a takie będą próby. Spotykamy się dzisiaj w szczególnym miejscu. Jest to tak zwana strefa relaksu, wymyślona przez dwóch osobników. Trudno ich nazwać panami, bo nie wiem, który jaką rolę gra, więc dwóch osobników. Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja, prezydenta i wiceprezydenta Warszawy. W ramach wpajania w nas dosłownie antykultury materialnej i duchowej stworzyli strefę relaksu. Jest to zbiór desek zbitych gwoździami, ustawionych w przeróżny sposób, w miejscu takim, gdzie żywa dusza praktycznie nie zagląda, bo obok są dwa wspaniałe parki, Ogród Saski i Park Krasińskich. Tam jest strefa relaksu, można wypoczywać, można się nawdychać świeżego powietrza, jest prawdziwa zieleń. Tu nie ma nic. Jest to plac Feliksa Edmundowicza, dawny plac Dzierżyńskiego. Ponieważ zostałem pogoniony, bo zwlekałem z tym za bardzo, do tego, żeby przeczytać książkę pana Krzysztofa Karonia przez własnego syna, który od lat jest moim wspaniałym interlokutorem, jest człowiekiem, z którym mogę i bardzo lubię toczyć dysputy, spory intelektualne, on mnie pogonił do tego, żeby wreszcie książkę przeczytać i coś o niej powiedzieć. Książką, przyznaję, jestem zachwycony. Ja rzadko rozdaję pochwały, na ogół jestem w tym oszczędny, bo nie wiem, co będzie później. Natomiast najważniejsze jest to, że książka pana Krzysztofa Karonia jest znakomitym przeglądem dorobku myśli ludzkiej. Kilka tysięcy lat wielkiego wysiłku ludzkości pan Krzysztof Karoń zawarł na kilkuset stronach i przede wszystkim wspaniałym, fantastycznym językiem, dostępnym zarówno dla człowieka mało wykształconego, jak też człowieka na poziomie uniwersyteckim. Pierwsza ogólna refleksja, jaka wynika z tej książki, to, że ludzka myśl przed tysiącami lat była naprawdę już dawno rozwinięta, tylko my bardzo często tego nie wiemy. Jaki wkład wnieśli w to, co my dzisiaj wiemy, czym się na co dzień posługujemy, ludzie starożytni, nie mający takich narzędzi poznawczych, nie mających dostępu do takiej wiedzy jak my, do narzędzi weryfikujących, a jednak myśleli. I to, że myśleli, to jest dla nas podstawą, żeby to dalej rozwijać. Książka pana Krzysztofa Karonia to jest znakomity, lekki wykład akademicki. Lekki w tym sensie, że lekko się to odbiera. Dużo gorzej jest z przyswajaniem. Przypuszczam, że dla większości ludzi, którzy w ogóle po tą książkę sięgną, będzie to pierwszy raz zetknięcie się z historią myśli ludzkiej, z nazwiskami, z pojęciami, z wydarzeniami, które miały na nas wpływ, ale my tego nie wiemy. W związku z tym ten podręcznik, bo tak go trzeba nazwać, powinien być książką, która powinna być sklasyfikowana jako podręcznik akademicki. Nie na jeden rok czy na jeden semestr studiów, na cały tok nauczania. 4 czy 5 lat powinna polska humanistyka, ale także kierunki techniczne powinny być
zaznajamiane w ten sposób, że uczniowie, studenci powinni dostawać odpowiednie fragmenty w odpowiedniej dawce jako swoją lekturę, do myślenia. Pierwszy raz to będzie trudne, to będzie bardzo ciężkie, ale żeby się w ogóle z tymi pojęciami oswoić, żeby się do nich przyzwyczaić, trzeba się z tym wszystkim zapoznać. Tu chciałbym zrobić pewną dygresję. Dawne gimnazja humanistyczne, jeszcze w pierwszej połowie II Rzeczpospolitej, później przyszła katastrofa, deprecjonowanie tych gimnazjów, ale pierwsze lata II Rzeczpospolitej, gimnazja, które wtedy istniały, które wtedy kształciły, dawały taki fundament wiedzy, o jakim my dzisiaj nie mamy pojęcia. Starożytna łacina i starożytna greka umożliwiały zapoznanie się w oryginale z tą myślą ludzką, która dzisiaj jest charakteryzowana pobieżnie albo całkiem pomijana. Wtedy też uczono języków, także języków nowożytnych, w taki sposób, że człowiek, który ukończył ówczesne gimnazjum, uzyskał wówczas maturę, mając klasyczne podstawy wykształcenia. Bardzo szybko, w ciągu niewielkiego czasu, mógł nabyć umiejętność posługiwania się, rozumienia, biegłego używania języków nowożytnych, bo to wszystko było oparte w tych dwóch źródłosłowach, na starej Grece i na starej łacinie. W normalnym świecie, gdybyśmy w takim żyli, pan Krzysztof Karoń otrzymałby katedrę na najlepszym uniwersytecie i mógłby w sposób odpowiedni dobrać sobie uczniów i stworzyć własną szkołę. Szkołę myślenia, uczenia tego myślenia. Ale niestety w normalnym świecie nie żyjemy, więc tak z pewnością nie będzie. Dla tych, którzy stawiają sobie nieco wyżej poprzeczkę ponad Gazetę Wyborczą, ponad różnego rodzaju serwisy internetowe, ta książka jest po prostu niezbędna. Proszę się nie zrażać, że na początku mało, czy niewiele, czy prawie nic z tego nie zrozumiemy. To nie jest książka do jednorazowego przeczytania. Autor bardzo umiejętnie wydobywa z gąszczu dotychczasowej wiedzy ludzkiej to, co jest najbardziej istotne. Zatytułował ją Historia antykultury. Podstawy wiedzy społecznej. Wersja robocza. Co jest ciekawe, wersja robocza to jest taka, która będzie uzupełniana, która będzie rozszerzana. Książka jest dziełem nie tylko jako treść samego autora, ale także jako wydanie. Sam nad tym pracował, sam włożył ogromny wysiłek i pokazał, że można, trzeba tylko chcieć. Pan Krzysztof Karoń scharakteryzował socjalizm jako swego rodzaju antykulturę. I tu jesteśmy właściwie u sedna. Historia ludzkiej myśli to jest historia ludzkiej kultury, kultury umysłowej. Ale gdy zaczęło się pojawiać zjawisko zwane socjalizmem, socjalizm, który zaistniał na większą skalę w połowie XIX wieku, pokazał, że to, co ważne, to, co jest potrzebne, można przeinaczyć w to, co jest niepotrzebne. Czyli antykultura w sensie dosłownym to jest tak naprawdę socjalizm. Socjalizm w pierwszych dziesiątkach lat był w miarę łagodny. Później stał się agresywny, ale od rewolucji bolszewickiej, od 1917 roku, gdy został wcielony w sposób praktyczny w życie przez głównych ideologów tego kierunku, stał się sposobem myślenia ludobójczego. I tu Marx i jego następcy wcale nie ukrywali, że reakcyjne narody mają zniknąć, że jedni mają prawo wyrżnąć, wymordować innych w imię tak zwanego swoistego postępu. Ratunkiem na to wszystko, co pan Krzysztof Karoń pokazał w swojej książce, ma być edukacja. I w sposób formalny oczywiście ma jak najbardziej rację, ale edukację odpuściliśmy, brzydko mówiąc, dziesiątki lat temu. Nie mamy na nią wpływu. Nie mamy wpływu na programy szkolne, nie mamy wpływu na kształcenie kadry nauczycielskiej, także tej najwyższego szczebla, czyli uniwersyteckiej. I ci ludzie dosłownie robią, co chcą, ale w ramach narzuconych możliwości. Nie są wolni. To nie jest tak, jak było kiedyś, że był nauczyciel, tworzył własną szkołę i gdy on zmieniał miejsce pracy, takie przypadki mieliśmy w okresie międzywojennym, wszedł za nim, udawali się studenci, żeby mieć kontakt z jego myślą, z jego osobą,
żeby się móc dalej uczyć. Dzisiaj nikt za takim nauczycielem nie pójdzie. I wiadomo dlaczego. Ta sfera przez to, że została przez nas odpuszczona całkowicie, została opanowana przez ludzi, którzy wprawdzie formalnie spełniają pewne wymogi, mają stopnie i tytuły profesorskie, ale jaki jest ich poziom, to pokazuje szczególny przypadek, na przykład Jana Hartmana, który jest głosicielem dyskusji o kazirodztwie, równie dobrze o koprofagii można dyskutować, tylko kto normalny, kto na jakimkolwiek poziomie taką dyskusję podejmie, w imię czego, po co. Ten człowiek także osławił się niedawno tym, że pokazał, że Polacy są biologicznie niezdolni do kształcenia się. Nie mogą się podnieść na wyższy poziom przez to, że są Polakami. To jest biologiczny rasizm. I tacy ludzie opanowali katedry filozofii. Tacy ludzie wychowują swoich następców. Mamy potworny regres cywilizacyjny. Dziś zamiana słów, która wielu osobom niewiele mówi, ma bardzo wielki wpływ na to, co się z nami dzieje. W miejsce rewolucji posługujemy się pojęciem demokracji. Bezwiednie. Jest tam to wpajane, jest tam to przedstawiane jako coś oczywistego. No kto nie chce demokracji? Niepostępowy? Zacofany? No chcemy. Tylko pod tym mianem dziś tak naprawdę kryje się rewolucja. W miejsce prawa, co było oczywiste, ktoś prawy, ktoś uczciwy, ktoś dobry, był takim mianem oceniany, mamy dzisiaj tak naprawdę klasyczne bezprawie. W miejsce prawdziwych wartości wpaja się nam antywartości. Co to znaczą wartości europejskie? Czy to jest pojęcie geograficzne? Czy to jest pojęcie cywilizacyjne? Nic takiego nie ma. Albo wartości są, albo ich nie ma. Niezależnie od tego, czy to będzie Europa, czy Australia, czy jakiekolwiek inne miejsce na świecie, jeśli to są prawdziwe wartości, to wszędzie będą takie same. I wreszcie w kategorii piękna, tej podstawowej, która właściwie wszystkie inne kategorie łączy, mamy w miejsce piękna szpetotę i bełkot umysłowy. Poezja, literatura jako bełkot zostały podniesione do miana wartości intelektualnej. To wszystko nam bardzo źle wróży. Pierwszy socjalizm był nieśmiały. Narzucał społeczności wówczas żyjącej swoje prawdy objawione w sposób jeszcze w miarę delikatny. Następny etap był agresywny. Obecnie mamy etap ludobójczy. To, że nas nie zabijają, to wcale nie znaczy, że krew się nie leje. To jest cywilizacja śmierci. To jest mordowanie dzieci nienarodzonych ze stwierdzeniem, że to nie są ludzie. Mogą się użalać nad wiewiórką, mogą się użalać nad robaczkiem, nad trawką gdzieś, w której się nie powinno kosić, bo to jednak jest jakieś istnienie. Ale ludzi można mordować milionami, bo to jeszcze według nich nie są ludzie. Mamy do czynienia z homorewolucją. Ta, która wypacza wszystko do góry nogami, przewraca i cofa nas w rozwoju myśli społecznej, w rozwoju myśli ludzkiej do epoki barbarzyństwa. Bez zapoznania się z książką pana Krzysztofa Karonia, trudno od tej pory będzie dyskutować o tych sprawach, które on w tej książce zawarł. I nie zrażajmy się tym, że on też robi błędy, że coś nam się będzie nie podobało, coś byśmy chcieli inaczej, coś byśmy chcieli więcej, tak jak kiedyś pisał Feliks Konieczny. Róbmy swoje i nie martwmy się tym, kto i jak poprawiać nas będzie. Bo gdyby wszystko było takie samo, gdyby wszyscy tak samo myśleli, gdyby ludzka myśl była jednostajna, to jej by po prostu nie było. Nie byłoby rozwoju, nie byłoby prawdziwego postępu. A to jest kamień milowy, intelektualny w naszych współczesnych czasach, żeby z tym się po pierwsze zapoznać, wyciągnąć bardzo daleko idące wnioski. Bardzo się cieszę, że taka książka powstała. Pan Karoń w ten sposób dorównuje naszym wybitnym humanistom, znawcom antyku, ludziom, którzy byli rzeczywiście polihistorami. Zgromadzić taką wiedzę w jednym miejscu, przedstawić ją w tak lakoniczny sposób, jednocześnie przystępny, to jest naprawdę wielka sztuka. Dziękujemy za tą książkę.